Dzień dobry, witam serdecznie. Przedstawiam Państwu armistrzynię Marię Bielską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jestem już w harcerstwie od wielu, wielu lat. Przyjechałam z Polski mając 13 lat i prawie niedługo potem wstąpiłam do pierwszej drużyny harcerskiej, którą założyła drużyna Irena Neumann tutaj w Brooklynie. I przez te wiele, wiele lat przeszłam przez wszystkie stopnie harcerskie. Znaczy od wędrowniczki, bo już byłam w tym wieku, potem pierwszy stopień przewodniczka, pierwszy stopień instruktorski, następnie podharcmistrzyni, potem harcmistrzyni. Byłam komendantką wielu różnych akcji, a szczególnie dużo pracuję z zuchami. A w tym roku była 47. kolonia zuchowa na terenie Ojców Paulinów i ja byłam na prawie każdej, z małymi wyjątkami, kiedy byłam na studiach. Więc Dzień Myśli Braterskiej jest wielkim świętem dla harcerstwa na całym świecie, a szczególnie dla harcerek, dla skautek, które zainicjowały tę akcję już prawie 100 lat temu. A Dzień Myśli Braterskiej obchodzimy 22 lutego, ponieważ są to urodziny Baden-Powella, który założył skauting dla chłopców. Potem w niedługim czasie Andrzej Małkowski w Polsce też założył harcerstwo i pomagała mu przy tym jego żona Olga Małkowska. Także rozwinęło się harcerstwo w Polsce już od 1909 roku. Tutaj w Stanach Zjednoczonych nasze harcerstwo poza granicami kraju jest tym prawdziwym harcerstwem. Nigdy nie mieliśmy żadnej przerwy, ponieważ nasi instruktorzy przyjechali z Polski po wojnie, z różnych obozów, z różnych terenów na świecie i dalej kontynuowali pracę harcerstwa tak, jak poznali ją od tych pierwszych początków. Więc jesteśmy dumni z tego, że utrzymujemy ten duch harcerski. Na Dzień Myśli Braterskiej przyjeżdża młodzież z wielu stanów. Nasze chówce, więc Podhale i Warmia, obejmuje wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i są tutaj przedstawiciele z Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Nowego Jorku, Pensylwanii i Maryland. Więc mamy jednostki przy różnych parafiach, przy różnych szkołach polskich w tych różnych stanach. U nas w Brooklynie mamy kilka jednostek. Na South Brooklynie, tu jesteśmy w jednej jednostce przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, a mamy drużynę chłopców, drużynę dziewcząt, mamy zuchy i mamy wędrowniczki. I tak samo przy różnych parafiach na Greenpointie są dwie jednostki, dwa ośrodki. Tutaj przy innych kościołach też, St. Francis de Chantal, wszędzie. Co roku jedziemy gdzie indziej na Dzień Myśli Braterskiej. W zeszłym roku byliśmy w Connecticut. 2 lata temu byliśmy w Filadelfii, gdzie zaprosili nas tam harcerki i harcerze i było bardzo, bardzo uroczyście. A w tym roku jesteśmy tu na Brooklynie, a w następnym roku będziemy w New Jersey. I tak co roku jeździmy w inne miejsce, żeby młodzież mogła się spotkać. Jest to jedyne wspólne spotkanie młodzieży przez cały rok, a oprócz biwaku, który się odbywa na wiosnę Memorial Day Weekend. I na ten biwak zjeżdża się młodzież też ze wszystkich stanów. Jest nas tam przeważnie około 300 osób. A tutaj w zimie jest nas około 200, no chyba 250 osób dzisiaj, ponieważ trochę przeszkodziła pogoda, lodowaty deszcz w Connecticut. Więc to spotkanie jest dla nas ważne, bo widzimy się właśnie tylko 2 razy do roku i cieszymy się sobą i ślemy dobre myśli na cały świat. Oh.
kufiec harcerek Podhale i kufiec harcerzy Warmia. Więc bardzo proszę, aby harcerkiem i harcerz, który macie... Przedstawiam Państwu jednego z najstarszych druhów harcerstwa, pana Franciszka Hercoga. No, nazywam się Franciszek Hercog. Do harcerstwa wstąpiłem, to już będzie 70 lat temu, w Indiach, w czasie wojny, bo tam się znalazłem przez Rosję do Indii. Potem byłem w harcerstwie, jako młody. Potem zacząłem się zajmować zuchami. Po wojnie, w 1947 roku, dostałem się do Anglii i tam od razu wstąpiłem do harcerstwa. Właściwie dzięki jednemu z instruktorów mi się udało, bo jakby tylko przyjechali do Anglii, on się do nas zjawił i mówi, tu jest polska szkoła w Anglii. Ja nie wiedziałem, co się tam. Trzeba się do szkoły. Ja miałem wtedy 17 lat. No i poszedłem do szkoły i w Anglii byłem przez 21 lat. Cały czas zajmowałem się, najwięcej zajmowałem się zuchami. No potem przyjechałem do Ameryki w 1968 roku i przyjechałem do Hartford. W gazecie wyczytałem, że jest parada Pułaskiego. No to trzeba pójść zobaczyć. No patrzę, ich maszerują harcerze. No to naturalnie od razu się przyłączyłem do tego czasu. Tak, po dzień dzisiejszy rozumiem. Do tego czasu jestem. Różne funkcje prowadziłem. Byłem drużynowym, byłem wodzem gromady duchowej. Byłem przez 10 lat chówcowym, chówca w armii. Byłem nawet przez 2 lata przewodniczącym całego harcerstwa w Stanach Zjednoczonych. Teraz już mam te swoje 82 lata, ale jeszcze się zajmę. Najważniejsze to, że ja przez 30 chyba 7 lat organizowałem i prowadziłem kolonię zuchową. Dziękujemy bardzo serdecznie, życzymy wszystkiego dobrego. Ze mną dwie druhny z Nowego Jorku oraz z New Jersey. Proszę nam się przedstawić. Czuwa, jestem druhna Mariola Hackett i mieszkam w New Jersey. Ja jestem druhna Zosia Świątek i mieszkam w Nowym Jorku. Proszę nam powiedzieć kilka słów o harcerstwie. Również, oczywiście. Ja jestem chówcową chówca Podhale, a chówiec Podhale to jest największy chówiec w całym świecie. To jest harcerstwo poza granicami kraju. My mamy ośrodki od Bostonu w Massachusetts i w Rochester, New York, aż do samego domu tam u was w Filadelfii. A więc my mamy rozdziały w skrzaty, w zuchy, harcerki, wędrowniczki i mamy również męską stronę i one mają właśnie te same rozdziały. One mają skrzaty, zuchy, harcerki, harcerze i wędrownicy.
Zosy. Duchna Zosza tutaj, ona się zajmuje wszystkimi zuchami w naszym hufcu i ona ma, jest odpowiedzialna od te wszystkie zuchy. No, u nas zuchy to my mamy 14 gromad zuchowych. Jesteśmy największym referacie na całym świecie i jesteśmy z tego bardzo dumne. Mamy dzieci, które są w zuchach, one są w wieku od 7 do 11 lat. I one się uczą przez gry i zabawy. To jest cały cel harcerstwa, żeby ich nauczyć przez gry i zabawy, jak się zachowywać po harcerstwu, bo to jest taki pierwszy stopień, pierwszy krok do harcerstwa. I mamy kolonie co rok. Ona odbywa się w amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii, to jest tam, u ojców Paulinów. I tam już mieliśmy kolonię chyba 46 lat, czy ta kolonia będzie 47. I mamy ponad 100 dzieci, które przyjeżdżają do naszej kolonii i one się zupełnie uwielbiają przyjeżdżać i nie mogę ich jakoś się pozbyć, bo wracają potem później na nasze kolonie jak harcerzy i harcerki, aby nam pomóc. Dziękujemy serdecznie, życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy. Przedstawiam Państwu panią Jadwigę Chruściel. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam teraz się mówi czuwaj. No, czuwaj. W tym gronie. Proszę nam powiedzieć kilka słów, jak się zaczęła pani droga do harcerstwa? No po prostu to było jakoś tak najbliższe ideowo dla mnie spotkanie z kilkoma osobami. Po prostu koleżanki tak spotkałam, bo jakoś musiałam skończyć jakąś szkołę w Anglii i była tam szkoła w Szkocji, polska. Tam się zaczęło ta moja harcerska droga, a potem w Londynie już był nawet taki dom, gdzie się harcerstwo miało spotkanie. To były też takie, właściwie z różnych stron przybyły osoby, bo harcerstwo dla tych, którzy byli wyrzuceni przez wojnę z Polski, to się tułało po całym świecie. Ci, co byli wywiezieni do Rosji, przeszli przez Indię, Afrykę i też trafiali do Anglii między innymi. Ja przeszłam po powstaniu przez Niemcy, Belgię, Francję i do Anglii. Co było po Anglii? Proszę? Co było po Anglii? A co było po Anglii? No w tej Anglii ja właściwie najwięcej tak się zakotwiczyłam w harcerstwie. A po Anglii już tutaj, najpierw w Waszyngtonie, potem teraz w Nowym Jorku. I już tak, to był najdłuższy okres w życiu. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. A harcerstwo jest nasze tutaj, nie jest na pewno inne niż to najbardziej ideowe, jakie kiedykolwiek było w Polsce. Dziękujemy bardzo. Ja również. Nie opłakiwać mnie, tylko
przesłać wspomnienie. I bardzo wdzięczna jestem Wam wszystkim. Czuwaj! Przedstawiam Państwu harcmistrza Mateusza Stołsiek. Dzień dobry. Dzień dobry, czuwaj. Czuwaj. Proszę nam powiedzieć, jaki jest cel dzisiejszego spotkania. Witam. Także Dzień Myśli Braterskiej, święto bardzo ważne dla harcerzy i skautów całego świata, obchodzony w dzień urodzin Baden-Powella. Dlaczego ja się tutaj znalazłem? Jestem harcerzem instruktorem z Polski, ale jednocześnie pełnię tutaj funkcję konsula, także jestem tutaj niejako w dwóch rolach, jako instruktor, jako harcerz, ale jednocześnie jako konsul Rzeczpospolitej Polskiej, żeby być tutaj z harcerzami ze Stanów Zjednoczonych i harcerkami, którzy świętują ważny dla nich dzień. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Witam, jest z nami pani harcmistrzyni Magda Rudnik-Nieroda. Tak. Proszę nam powiedzieć kilka słów o harcerstwie. Zaczęłam tutaj harcerstwo, jak przyjechaliśmy, skupiliśmy dom w Clark i tam była już grupa małych dzieci. Wtedy jeszcze nie znałam tego i mój syn był akurat w wieku takim, że mogłam go zapisać do tej małej gromadki zuchowej i zaczęłam tam pomagać. Potem stworzyłam jeszcze młodsze dzieci, bo mój młodszy był w takim wieku, że nie było dla niego miejsca w zuchach, więc stworzyłam tam też w tym Clark małą gromadkę z krzatów. Potem prowadziłam ją 10 lat i potem wybrali mnie na chówcową i 11 lat byłam chówcową, a teraz wróciłam z powrotem do moich zuchów i prowadzę już drugi rok zuchy w Clark. W Clark mieszkam i tam się też udzielam. Dziękujemy bardzo. Ze mną pani Grażyna Mościcki. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć kilka słów o harcerstwie. Ja działam na Greenpoincie w Brooklynie, czyli w Nowym Jorku, jak rozszerzając. I moja przygoda z harcerstwem w Stanach Zjednoczonych zaczęła się w 1995 roku, kiedy moi dwaj synowie poszli do skrzatów. Więc ponieważ chodzi do polskiej szkoły, po polskiej szkole do skrzatu, więc zaczęłam być opiekunką i pracuję do tej pory, można powiedzieć, jako opiekun po prostu jednostek, które tam są na Greenpoincie w Polskim Domu Narodowym, 261 Drix Avenue. I w tym momencie mamy skrzatów 17 i mamy bardzo fajne skrzaty. Najlepiej się pracuje właśnie z dziećmi, takimi małymi. My po prostu ich uczymy patriotyzmu, więc biorą udział na 11 listopada, więc wyuczyliśmy ich piosenkę, 3, 4, 5 lat dzieci, które śpiewają tak przepięknie, płynie, Wisła płynie, a później rodzice mówią i w domu każą śpiewać razem z nami, płynie, Wisła płynie. Więc później zorganizowałyśmy też razem z nimi opłatek. Opłatek z reguły robimy wszystkie jednostki, harcerze, harcerki, zuchy i skrzaty. Okazało się, że cała 17 się zgłosiła do występu, więc postanowiliśmy zrobić tylko małe dzieci. I to była rewelacja. Występowaliśmy u weteranów na Manhattanie, później w Polskim Domu Narodowym na opłatku. I rodzice niektórzy i niektórzy obcy ludzie to przychodzili później i mówię, na pierwszy raz widziałam takie coś, aż się popłakałam ze wzruszenia. Później dzieci też występowały, jak było 150-lecie powstania styczniowego. Oczywiście starsze drużyny też miały swój program i wędrowniczki zrobiły program o kobietach, które brały udział w powstaniu styczniowym. Natomiast dzieci też nauczyły się dwóch piosenek i występowały rewelacyjnie, śpiewając też swoją Płynie Wisła płynie. No, muszę przyznać, że nasza jednostka na Greenpoincie w Domu Narodowym jest jedną z taką najbardziej aktywniejszych, która działa odkąd ja pamiętam. I mamy skrzatu, zuchy, harcerki, harcerze, wędrownicy i wędrowniczki. Mamy swoje po prostu w sobotę zbiórki od godziny 1 do godziny 8, jak kończą wszystko.
wszystkie jednostki. Cieszę się, że mogę pracować społecznie po prostu dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Witam, jest dzisiaj z nami Szczepowa Beata Szmurła. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć kilka słów o harcerstwie. Tak, właśnie jestem w tej chwili na funkcji szczepowej Nowego Jorku i nasz chłopiec ma 3 szczepy, jeden w Nowym Jorku, drugi w New Jersey, Pennsylvania, następny w Connecticut, Massachusetts. A my jesteśmy szczepem pieniny i właśnie 2 razy do roku cały chłopiec się zbiera i nas jest ponad 500 osób i właśnie jedna okazja to jest teraz na Dzień Myśli Braterski, który jest taki skautowy święto i jest taka zasada, że co rok robimy w innym ośrodku. 2 lata temu było w Filadelfii, w zeszłym roku w Connecticut, w tym roku przypadło na Nowy Jork. I potem następny raz się spotkamy wszystkie razem na Memorial Day Weekend, kiedy mamy wiwach chówca. I wtedy przeważnie owocujemy w górach w Connecticut. A gdzie będzie następny rok? A następny rok może w New Jersey, jeszcze nie wiemy. Zawsze na jesieni. To... Dobrze, to czekamy i dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Czuwaj. Kilka słów o waszym szczepie. Tak, nasz szczep nazywa się Pieniny, dlatego że jesteśmy chówcem Podhale i wszystkie sobie wybrałyśmy nazwy związane z górmi. I my właśnie wybrałyśmy sobie wszystkie drużynowe razem Pieniny, to jest ten mały region górski. I mamy na przykład największą drużynę, to jest 3 Korony, czy akurat jest najwyższy szczyt i góra w Pieninach. Mamy drużynę Górski Las, a mamy też drużynę Polska Łąka i drużyna 9 Sił. Więc mamy 4 drużyny harcerek, a mamy bardzo dużo suchów. Mamy 10 gromad suchów i dlatego się z małymi dziećmi. I tutaj właśnie w Nowym Jorku jest sytuacja w harcerstwie jest troszeczkę inna niż w innych ośrodkach, dlatego że czy w Connecticut, czy w Filadelfii, czy w New Jersey przeważnie rodzice zawiodą samochodem. A tu młodzież do nas zostanie po polskiej szkole albo sami idą do domu. I dlatego jak są małe dzieci, tak jak suchy, one nie mogą sami pójść od jednego kościoła do drugiego, więc mamy prawie tam, że jest polska szkoła, jest gromada. A u harcerek, ponieważ są starsze, już mogą autobusem dojeżdżać na zbiórki, czy subwayem, to znaczy metrem, to znaczy mamy mniej drużyn, żeby one były trochę większe. I też mamy drużyna wędrownicza, która w tej chwili jest bardzo liczna, ona ma 24 osób i właśnie one są te, które organizowały wędrówkę wędrowniczek w Dumbo, blisko, na Brooklynie Most. I wszystkich razem nas jest około 230 osób, młodzieży tylko, a grono instruktorskie jest około 40. W tej chwili jesteśmy w największym szczepie w chówce. Dziękuję bardzo, ale ja to tak jak mówię, to 50, czyli na mnie to 50. Bo ja chciałbym zobaczyć, jak będzie świat wyglądał za 50 lat. Może ja na niczego się nie będę nadał, ale bym widział, jak ile z tych harcerów, których tutaj widzimy, jeszcze dociągnie do 50 roku. Ale ja miałem mówić o wózce. Słuchajcie, wózce to jest to. Jerzy Kuncewicz, proszę wystąpić.
Mateusz Ełbik. Kazimierz Dąbkowski, Rafał Horna, Mirosław Niedzielski, Franciszek Herczog, Włodek Obra, Zygmunt Bielski, Krzysztof Krajewski, Józef Łabęcki, na drogę powrotną, a zarazem podziękować za ten wspaniały Dzień Myśli Braterskiej, który kończy nasze świętowanie 60-lecia Harcerstwa Stanów Zjednoczonych, a zarazem rozpoczynamy świętowanie 100-lecia urodzin błogosławionego Stefana Wincentego Frelikowskiego. On tutaj był z nami dzisiaj na tym ognisku. To była niesamowita chwila wspólnego naszego tutaj świętowania. I bardzo się cieszymy, że wśród nas tutaj siedział nasz druh. Dziękujemy druhnie Ewie Gierak, która właśnie już opuszcza nasze miejsce chyba. Bardzo serdecznie dziękujemy za te początki tutaj Harcerstwa Stanów Zjednoczonych. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na drogę powrotną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was całe nasze chorągwie w Stanach Zjednoczonych, chorągwie męską i żeńską, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Czuwaj, drodzy druhny i druhowie, chcę wam z serca podziękować za waszą wytrwałość, za wasze wspaniałe braterstwo, siostrzaniec i to nasze harcowanie niech obfituje. To, co dziś powiedziałem w Kościele, niech będzie realizowane w moim życzeniu do was wszystkich skierowane. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech zapłać organizatorom za obecność i tu
tutaj Olaf Bruchnik, Olaf i bruchownik Robert Dobrych, panu Paweł, rodzinie, która przybyła do nas. To dzięki wam, waszym urodzinom, jesteśmy tutaj zebrani. Brawo, jak tutaj. I tak naprawdę jeszcze raz, to chyba najbardziej my dziękujemy za to, że tutaj dzisiaj z nami jesteście, że to wy jesteście tą przyszłością, że tak jak Robert powiedział, to jest wasz czas teraz, to jest każdy twój czas osobisty, każdej osoby tutaj, każdej harcerki, harcerza, wędrowniczki, wędrownika. Więc dziękujemy wam za to, że dalej kontynuujecie to, co my zaczęliśmy.